W tym filmie powiem Ci, jak przez diety ketogenicznej na dietę niskowęglowodanową. Zapraszam do oglądania. Zbliża się lato. Mamy coraz większą dostępność owoców, ale też warzyw sezonowych. I powstaje pytanie, czy my powinniśmy jeść te warzywa i owoce sezonowe? Moim zdaniem tak. Oczywiście nie dla wszystkich, ale jeżeli jesteś osobą zdrową, to nie powinieneś ograniczyć węglowodanów do 20 czy 30 gramów. I powinieneś lub powinnaś jeść zgodnie z sezonowością. Co mam na myśli? Ano, gdy mamy dostęp do większej ilości owoców i warzyw sezonowych, jak na przykład w lato w Polsce mamy dostęp do większej ilości owoców takich jak truskawki, maliny, borówki, poziomki itd. No po prostu tych owoców jest zdecydowanie więcej i de facto one są bardzo smaczne, bo one rosną w naszej szerokości geograficznej i one nie dojrzewają podczas transportu, jak to się ma z produktami tropikalnymi, tylko one dojrzewają na naszym polskim słońcu i my możemy jeść je praktycznie zaraz po zerwaniu. I takie owoce i takie warzywa są najzdrowsze dla naszego organizmu. Dlatego powinniśmy je jeść. Dlatego tu przychodzi z pomocą dieta low carb, bo my możemy wtedy zwiększyć naszą podaż węglowodanów do 100, do 140 gramów i cieszyć się tymi produktami sezonowymi. Więc ja Wam serdecznie polecam, jak jest ciepło, jak jest większa dostępność do owoców i warzyw, to warto z tego korzystać. A gdy robi się zimno, gdy jest coraz mniejsza dostępność do warzyw, na przykład w zimę, no to wtedy warto skorzystać z diety ketogenicznej. I to pokrótce opisałem, na czym polega sezonowość diety. Po prostu jemy, co jest dostępne w naszej szerokości geograficznej, co rośnie, w cudzysłowie, w naszym ogródku. I jak wychodzić z diety keto na dietę low carb? Są dwie zasady. Po pierwsze, zwiększamy podaż węglowodanów, co jest oczywiste, a po drugie, zmieniamy profil kwasów tłuszczowych. Czym więcej jemy węglowodanów, tym mniej jemy tłuszczów nasyconych. Czyli tutaj wtedy jemy mniej masła, tłuszczów z nabiału, czyli śmietany z twarogów i tak dalej. Jemy też mniej tłuszczów zwierzęcych, czyli mniej smalcu, mniej generalnie tłustych mięs. I wtedy zwiększamy ilość tłuszczów jedno- i wielonienasyconych. Tak, aby poprawić naszą wrażliwość insulinową, przez co my będziemy lepiej przyswajać te węglowodany. Bo osoby ze słabą wrażliwością insulinową, ze słabą elastycznością metaboliczną, po zjedzeniu węglowodanów będą miały spadki. I poniekąd też ma na to wpływ dieta ketogeniczna, która jest zasobna w tłuszcze nasycone. Więc jak wy jedliście dużo tłuszczów nasyconych na keto i gdy wy chcecie zwiększyć podaż węglowodanów, no to będziecie czuli spadki energii. Będziecie czuli, że węglowodany nie są dla was. Ale to nie jest prawda. Wy po prostu jesteście w stanie fizjologicznej insulinooporności spowodowane tym, że jecie dużo tłuszczów nasyconych. Więc teraz, gdy wy chcecie jeść więcej węglowodanów, to zmniejszacie podaż tłuszczów nasyconych, więcej jecie jedno- i wielonienasyconych. Czyli więcej orzechów, nasion, więcej oliwy z oliwek, awokado, generalnie więcej olejów roślinnych, oprócz kokosowego i palmowego. I to jest taka zasada. I wtedy zobaczycie, że większa podaż węglowodanów może być dla was, nawet jak macie insulinooporność czy cukrzycę typu drugiego. Bo będąc z keto, mamy takie złudzenie, że jesteśmy na keto i gdy zrobimy cheat meala, gdy zwiększymy podaż węglowodanów w jednym posiłku, to nagle czujemy się fatalnie. I obwiniamy te węglowodany, no bo węgle są złe, po węglach mam spadki energii i tak dalej. Ale to jest oznaka słabej elastyczności metabolicznej i słabej wrażliwości na insulinę. I warto nad tym popracować, żeby móc jeść więcej węglowodanów i dobrze się czuć, a nie obwiniać węglowodany za całe zło tego świata. Także polecam Wam zadbać o elastyczność metaboliczną. O tym, jak to zrobić, mówiłem w innych filmach, także podeślę je w opisie tego filmu. A w tym filmie to będzie wszystko. Dziękuję Ci za obejrzenie. Klikaj łapkę w górę, subskrybuj ten kanał, bo to pomaga mi zwiększać zasięgi i mogę dotrzeć do większej ilości odbiorców. Polecam też odwiedzić moje inne social media, takie jak Facebook, Instagram, blog, bo tam jest więcej informacji na temat diety keto, low carb, odchudzania i przerwanych postów. Dziękuję Ci jeszcze raz za obejrzenie i widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia.